pogoda idealna, żeby wybrać się na grzyby. Prawda, Rysik? Ares potwierdza. No ale najpierw, kurczę, trzeba by coś przekąsić. No i cóż, pogoda paskudna, no ale ja już do tego wyjścia na grzyby bardzo długo się zbierałem, więc trzeba w końcu sprawdzić taką jedną miejscówkę na boczniaki. Zobaczymy, czy coś się tam urodziło, bo jeśli się nic nie urodziło, to tak jak widzieliście moją przyniesioną żertkę, tak samo planuję przynieść pod dom. Właśnie to drzewo, to złamane drzewo, na którym rosną boczniaki. Mam nadzieję, że tutaj nigdzie się nie wkopię. Uda mi się wyjechać. I zobaczymy. Drzewo nie jest własnością Lasów Państwowych. Drzewo jest działki prywatnej. Oczywiście mam pozwolenie właściciela na zabranie sobie tego przewalonego drzewa, żeby nie było. Jesteśmy, moi drodzy, już w tym takim małym lasku. Tutaj jest masa powalonych, część wyciętych, część powalonych drzew. I pogoda naprawdę nie rozpieszcza. Śnieg z deszczem. Bardzo się cieszę, że Mikołaj w tym roku zrobił niesamowitą robotę i sprawił mi gumowce, z których jestem mega zadowolony. Chciałbym, powiem szczerze, właśnie o tych gumowcach kilka słów wam powiedzieć. Nie dziś, co prawda, ale przy okazji jakiegoś innego filmiku. Powiem wam szczerze, że odzwyczaiłem się trochę od chodzenia po ksiorach przez te ostatnie miesiące i wcale mnie ta sytuacja tutaj jakoś nie cieszy. Tutaj za chwileczkę będą dęby dosyć wiekowe i mam nadzieję znaleźć tam trzęsaka pomarańczowo-żółtego, jeśli dobrze pamiętam. Znowu sezon się kończy, kumur zapomina nazwy grzybów. Tutaj, kochani, mamy już dorosłego pniarka brzozowego, grzyb leczniczy. Można z niego przyrządzać napary, herbatki. Z tego, co czytałem, bardzo wspomaga leczenie raka. Ale też odporność, żeby nie było, że jest to grzyb jednowymiarowy. Na razie niczego ciekawego nie widzę. No cóż, czas skorzystać z gumowców. Mamy tutaj kolejny dąb, ale cóż ja tu widzę? Jeszcze nie wiem, ale spróbuję się do tego grzyba jakoś dostać. Kiedyś będzie czas poprawić swoją wiedzę o grzybach
na drzewnych. Na razie jednak nie potrafię powiedzieć, co to było za cudeńko. Idziemy dalej. Tu jest ten dom, o który mi chodziło. I zobaczymy, jak wygląda sytuacja. O, proszę. Nie wiem, czy to widzicie, ale właśnie na tej gałęzi, którą postarałem się tutaj wyśrodkować, widzę całkiem konkretne trzęsaki. Zobaczymy, czy się uda to troszkę lepiej pokazać z tej strony, gdzie one się podziały. Trzęsaki, o właśnie, tam na gałęziach, ale tego praktycznie, no troszkę mam nadzieję, będzie widać. Dzisiaj myślę, że będzie to bardzo w ogóle krótkie wideo. Wyjście na pewno zaliczone. Grzyb już jakiś znaleziony. No ja niestety nie dosięgnę i kijem tego grzyba też nie będę próbował zrzucać, bo no najzwyczajniej w świecie nie dam rady tam dosięgnąć. Ale moi kochani, co my tu mamy? Tutaj na starym drzewie. Ło! Gałąź złamana. No niestety. Bardziej przypomina mi to galaretnicę niż trzęsaka. Ale miłe znalezisko. Gałąź odkładam razem z grzybem. Niech one sobie tutaj działają. No i cóż, zmierzamy dalej. O Boziu, nie wiem, czy to widać, ale tam nad tymi takimi dwoma krótkimi gałęziami są po prostu przepiękne trzęsaki. Byłaby z nich idealna nalewka, ale no musiałbym wejść na to drzewo, na tamtą wysokość przy tej temperaturze, przy moich zdolnościach chodzenia po drzewach. Taka opcja zupełnie odpada. Ja się jeszcze rozejrzę tutaj, czy nie znajdziemy gdzieś niżej trzęsaka. Byłoby mi bardzo miło takiego grzyba zlokalizować, ale chyba aż tak dużo szczęścia miał nie będę. O, chociaż zobaczcie, co tutaj z ziemi wystaje. Właśnie trzęsak pomarańczowo-żółty. Mega pozytywnie złamana gałąź. Ja go na razie tutaj zostawię, go i tak jest za mało na nalewkę. Ja zresztą nie mam w domu spirytusu. Trzeba się będzie w ten spirytus zaopatrzyć i wtedy ewentualnie jeszcze raz w to miejsce tutaj wybrać. Dobrze, ja myślę, moi drodzy, że to czas na już powolne wychodzenie z lasu. Nie chcę, żeby komórka przestała w pewnym momencie reagować ze względu na wilgoć. Tutaj deszcz cały czas pada. Drzewa są mokre. Ja co prawda nie, ale na sprzęcie już widzę plamki wody. Także czas się ewakuować. Kolejna galaretnica. Teraz złapał ostrość, będzie ją dosyć dobrze widać. Fajne grzybki. Konsystencja takiego trochę misia żelka.
tylko bardziej takiego galaretkowatego. No ale zgodnie z moją wiedzą grzyb nie do wykorzystania ani jako grzyb jadalny, ani jako grzyb leczniczy. Zobaczymy, jak wygląda kwestia tego drzewa, na którym potencjalnie są boczniaki i które potencjalnie stanie się moim nowym źródłem przydomowych boczniaków. No niestety tutaj już tego drzewa nie widzę. Chyba zostało już z lasu wyniesione. No ale cóż, fajnie znowu widzieć las. Piękna sprawa. Jak mówiłem, pogoda nie zachwyca, ale też nie stanowi w tym momencie dla mnie jakiegoś dużego problemu. Człowiek znowu czuje, że żyje, jak się poprzemieszcza po tych wszystkich chaszczach. Niestety śmiecia nie udało się zabrać. Znaczy, nawet niestety, może i dobrze, że tych śmieci najzwyczajniej w świecie pod śniegiem nie widać, ale jak tylko śnieg stopnieje, znów zabieram się do sprzątania. A na tą chwilę myślę, to już wszystko. Trzymajcie się ciepło i dasz grzyb.